Są zarzuty dla 24-letniego mieszkańca Sosnowca, który w niedzielę wieczorem miał podpalić opony pod wiaduktem na drodze S1. Z tego powodu doszło tam do karambolu. Kłęby dymu utrudniały kierowcom jazdę, bo ograniczały widoczność. Zderzyło się tam 21 samochodów, jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych. Policja w tej sprawie zatrzymała także 34-letniego mieszkańca Sosnowca. Mężczyźni tego feralnego wieczoru znajdowali się w rejonie wiaduktu, opalali kable miedziane, następnie przechodząc obok składowiska opon, podpalili jedną czy dwie opony. Jeden z mężczyzn miał polać opony benzyną i wtedy podpalić. Obydwaj zostali zatrzymani wczoraj. Dziś mężczyźni byli przesłuchiwani. Starszy z nich będzie odpowiadał jako świadek, ponieważ był tylko obserwatorem zdarzenia. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Natomiast młodszy usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Wyjaśnił, że no nie miał zamiaru spowodowania żadnego zagrożenia, żadnej katastrofy samochodowej czy katastrofy w ruchu lądowym, że nie przypuszczał, że to będą aż tak tragiczne skutki tego jego działania. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 24-latka. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia.